Witam wszystkich z tej strony, Ula. Dzisiejszy filmik to druga część nagrań z imprezy organizowanej przez SG3 pod nazwą Merk Dollars i to była, dokładniej mówiąc, piąta edycja. Dla tych, co nie widzieli części pierwszej, informuję, że impreza opiera się na, powiedzmy, larpowym ASG oraz jest utrzymana w klimatach Stalkera. Klasycznie, jak co roku, nasza ekipa zapisała się do Stalkerów i zunifikowaliśmy mundury na zasadzie tych naszych ulubionych zielonych koszul. W poprzedniej części właśnie wracaliśmy do głównej wioski na mapie, aby sprzedać trochę zebranych artefaktów. I właśnie w tym momencie docieramy do wioski. Trzeba tutaj co nieco pohandlować, posprzedawać, mamy sporo artefaktów, mamy też sporo zadań, a raczej jakiś znajdziek, które przekazujemy za drobną opłatą naukowcowi, którego mieliśmy na szczęście okazję spotkać właśnie tutaj, bo normalnie kiedy próbowaliśmy się do niego dostać w okolice bazy wojska, niestety cały czas trafialiśmy na przeciwników, a to bandyci, ewentualnie wyznawcy monolitu, czyli mutantów. I po prostu w sumie to ginęliśmy w ten czy w inny sposób, raczej od ładunków. Tak czy inaczej, wreszcie mamy naukowca na miejscu, więc możemy wreszcie zająć się zadaniami dla niego. Kiedy jest, kurwa? Hubert, ale ja go przyniosłem. Dobrze, to w takim razie zakładasz opaskę na oczy przez godzinę i nic nie widzisz, bo nie masz on nie wtryw. Ale to Hubert miał w ręku. A taki dumny, a taki dumny, ja przyniosłem. Gdzie to napisane jest? Nie, nigdzie. Zresztą to też nie było napisane, że jest trujące. Ja przynoszę, który przyniósł? No ja. No to to było trujące, nie żyjesz. Masz wysypkę. Nie siedziałem ja, Sajko i chyba Ruszek. Mi tak okulary parują, że nawet mi to niepotrzebne. Skrócimy ci. O, jest. No to dobrze, to daj te dwie dyszki. Mam sprawę do szanownego docenta. Od razu dwie dyszki? Ale uciekłeś chyba, nie? Maksymalnie? Opuściłem mu trochę, no niech ma. 40 na 20 opuściliśmy do niego. Jako, że nazbieraliśmy całkiem spore fundusze, to za tą kasę postanowiliśmy wykupić maksymalną ilość magazynków dla naszej ekipy, czyli po 3 magazynki na głowę, nabite na 1,5 palnego. No nie jest to może jakieś szaleństwo, ale lepsze to niż nic. Też. Bo magii trzeba pokupować dla nas. Odnaleźliśmy coś takiego. Może to być coś warte. Wszystkie. Bo jeszcze tego języka nie znam. No ale to nauka jest warta wiele, nie? Ja jeden. No ja myślę, jeden. Że mogę zamwać za to 15. 15, ale to coś może jest z tym... Jak coś tego, to wam dam znać. Jak rozszyfrujesz? Jak rozszyfruję. Dobrze, to trzymaj je dla nas. Bo ja z pająkiem chcę żyć dobrze. Tak, tak, tak. Mamy kasy, to nas stać. Czekaj, daj, ja mu od razu dam. Panie pająk? Proszę. Tak. Byliśmy winni za informację. To znaczy jestem trupem. Tak? No dobra, no weź hajs. Ale hajsiwo. Okej, okay, dziękuję. Jako twój mecenas. A za tym daliście? Za informację. O, ja mam miejsce. Widzę cię. Ile musisz mi zapłacić? Widzę w promieniu 5 metrów. Ja mogę jeszcze jeden dokupić, więc wiesz. Piotrek, jak kupujemy 10 magów, to ile? A ile masz to nosić? 4. A jak 15? Chcemy zmarnować 10, żeby z krzatu widział? Od razu. Co, na skrzata? No właśnie dlatego mówię zmarnować. A może 7? Wiesz, to jest tylko skrzat, nie? Widzisz go, to piątkę. On mało leków bierze. Masz, jakby ci zabrakło. Na pewno mam przygotowany już. Chłopaki, jakie magów potrzebuje? Śpiewać mi, ile magów ma jeden. Co? Za 8. Za 8? Trzeba to ponabijać. To jest dwójka. Kuba, na moment, bo... Płacę. Niech zna łaskę. Piotrek, chodź kręcić. 1, 2, 3, 4. Cześć, jak? Ta droga. Tu przy tej drodze gdzieś będzie jeszcze jeden. Taki ten. Karton identyczny. I mamy je pozbierać. Tak, i trzeci będzie też mniej więcej w tym miejscu, gdzie będziecie szukać anteny. Okej, okay, dobra. Jeden u siebie. I za to dostaniecie 10. Ja mam, dobra. Albo nawet i 12, to 4 za każdy punkt. Ja mam jeden, to daj chłopaka. Masz czerwony? Mam czerwony. Dobra. A nie słyszałeś może o książce gdzieś w terenie, Drodzy Samuraja? Nie. Nie? Jeszcze nie. My pobawiliśmy się, polarpowaliśmy i wreszcie czas wyruszać w teren. Więc ruszam tym razem jednak nie po artefakty, a po rzeczy do zadań od naukowca, czyli musimy znaleźć jakieś elementy anteny, aby móc się połączyć z Fafiejem na wygnanie. W każdej strefie możemy być 15, nie?
Panowie, omijamy wojsko lewą stroną. Jesteś w stanie nam pokazać, gdzie mniej więcej jest ta baza Monolitu? Który kierunek? Syn. Co? Gdzie ta baza? Oni wiedzą, jak nie ja. Dobra. Powiedzcie mniej więcej, w którym kierunku mam się zbierać na bazę Monolitu. Baza wojska jest centralnie przed nami, nie? Tam mniej więcej. Tam jest gdzieś szeryfowie? To baza Monolitu jest centralnie jeszcze za otwartym polem, w lesie za czyli bazą. Czyli tam, gdzie mamy... Dobra, tam, gdzie mamy folię do anteny zabrać. Dobra. Adek, przejdźmy tutaj w prawo. Tak, ale ja myślałem, żeby tu pójść bardziej dołem, żeby się nie pokazywać za bardzo. Tym bardziej, że z tego co on mówił, to między szeryfami. Niestety daleko nie uszliśmy, bo zaczęły gonić nas mutanty, które wyszły zaraz za nami z wioski. Biejemy. No niestety problem polega na tym, że teraz musimy bardzo szybko uciekać, bo nie da się ich zabić, więc nawet nie ma co tracić czas na strzelanie z tych kulek. Bezpiórna było. Nunek, ja z synem uciekłem. Przemieściliśmy się dalej, jak znaleźliśmy, szukaliśmy tamtego artefaktu, wchodzimy w strefę na końcu. Pan próbuje do was dołączyć. Zostawmy się tu, schowajmy się. Ulat, ktokolwiek. Tu Ulat, kto mówi? Nunek, jestem tu, gdzie wyszliśmy na drogę przy spalonym lesie, gdzie była jakaś zbiórka. 80 metrów w stronę artefaktu, który zdobyliśmy, za artefaktem 100. Okej, ale obserwują, są mutanty, jak wstanę to mnie zobaczą, także chwilkę musicie na mnie poczekać, będę się czołgał z 50-100 metrów. Przyjął. Nie wychylaj się, bo cię widać z kilometra. Syn, za 10 minut pijemy fiolkę. Z całej ekipy uciekłem tak naprawdę tylko ja, syn oraz z krzatu udało się gdzieś ukryć po drodze i mutanty go nie znalazły. Niestety znalazł go Monolit, tyle dobrze, że też go nie zauważyli i dał radę odpalić jednego przeciwnika i wycofać się z powrotem do wioski. Natomiast skoro my już tu jesteśmy z synem, to pójdziemy i postaramy się przejąć chociaż jeden z elementów anteny. Samą drogą. Zgłosił mi się skrzat, żyje i Nunek. Gdzie są? Gdzieś tam. Stamtąd cały perymetr plus drogę widok. Obserwuj. Ale tam coś gadało. Skrzat mówi, że monolity idą gdzieś tam za nami. Podobno skrzat jednego odjebał. Nie zdjęcie robię, bo były warte. Nie, oni są przy nim, no to przecież nie pójdziesz zrobić zdjęcie. Skrzat żyjesz? Monolici przecięli mi drogę, nie mogłem się do was dostać. Czy się to ciebie uda? Zabiłem jednego monolita, zrobiłem mu zdjęcie i w miarę możliwości staram cofnąć się do Merchanta. Okej, przyjąłem. Nunek, gdzie jesteś? Ed. Okej, przyjął. Syn, zostaliśmy sami. Chodź, dawaj tu. Pij czerwoną. Już? Tak. Nie będziemy mieli czasu. Zdrówko. Nawet dobre. Dobra.
Gdzieś tutaj, na skraju tej polany, z jednej i z drugiej strony są dwa elementy radaru. Musimy spróbować je znaleźć. Tam przy tym cyplu jest chyba to. Przejdziemy tutaj, przejdziemy dalej. Przemieszczamy się tutaj w lewą, z krajem będziemy się rozglądać. Chodźmy. Na razie lasem. Folię mamy. Antena jest, więc moglibyśmy ją zgarnąć. Problem w tym, że to jest praktycznie na bazie monolitu, czyli w sumie chyba naszych największych wrogów. Idę w lewo. Tak czy inaczej udaje nam się chyba wprowadzić pewien element zaskoczenia i mimo posiadania tylko dwóch ludzi udaje nam się dostać do przedmiotu, tylko pojawia się mały problem, bo syn nie zrozumiał, że mamy zadanie i możemy go zabrać, więc zostawił. Ech, cóż, bywa. Spierdolili im psychną rzecz. Wiem, słyszałem. Zostałem, darłem mordę. Masz folię? Folię zabrałeś? Pisało nie zabierać bez zadania. Mieliśmy zadanie. A ja zerwałem, mi pisało nie zabierać bez zadania. Mamy zadanie na nią. Jak na nią, jak pisze, że nie zabierać? Bez zadania, mamy zadanie. Kurwa. Ja no, zerwałem, zostawiłem. Ty... Mamy questa od tego. Od naukowca. Obchodzimy szerokim łukiem całe to miejsce, gdzie mieliśmy kontakt z monolitem, bo zakładamy, że to jest ich baza, a za pozycję ich bazy jest oczywiście wypłata u merchanta. Napisane nie otwierać przed 21.45. 27. Tak, musimy się wychylić tutaj za skraj i rozejrzeć się w prawo. Może zobaczymy bazę. Tak? Jeżeli nawet nie, to mijamy to lewą stroną. Przez wszystkie strefy skażenia przejdziemy, ale te 15 minut mamy na każdą, nie? Czy to wygląda jak baza? Tam jest coś oznaczone. Tu jest. Tak, baza monolitu. Cofaj, 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 cofaj. Okej, czyli mamy bazę. Nagrywam to na kamerę. Mam nadzieję, że jest włączona. I w sumie to chyba trzeba by się wycofać, bo we dwóch raczej nie mamy szans wygrać tego starcia. Mam, mam, mam. I tu niestety jest problem, bo przeciwnik nas zauważa, kiedy uciekaliśmy pod górę na polu. Dostałem w drogę. Jestem ranny. Mam. Dopada nas, zdejmuje i niestety czeka nas wycieczka do respa. Mam jedno zadanie. No. Z wykonaniem, a duszpasterz przyzwoicie się czeka tam gdzieś wokół tego stawu. Przynieście mi od tego duszpasterza trzeźwości napinacz do kilwatera. Napinacz do kilwatera, a gdzie jest duszpasterz trzeźwości? Ten rejon, ewentualnie jak mu się będzie nudzi, pójdzie gdzieś w okolicach wojska, żeby sobie pogadać. No i kolejne zadanie od myśliwego. Tym razem mamy znaleźć napinacz do kilwatera, cokolwiek by to nie było. A ten drogocenny ładunek ma duszpasterz trzeźwości. Kto zna Bosmana, ten wie, gdzie jest żart. Ja tobie dałem... Czy ty masz coś poza tym, co ja ci dałem? Tyle mam. To jest to wszystko, co ci dałem? Tyle mam. Możecie to przeliczyć? A dobra, to oni mają książkę. W tej chwili mają, idę za nimi. Tak. Chcecie się podłączyć?
Dodatkowo chwilę wcześniej dogadałem się z bandytami, że odkupię od nich tą książkę dla myśliwego, bo to też jeden z ważnych questów. Ale tutaj jest taki mały myk, że chłopaki zauważyły, że bandyci właśnie wychodzą prawdopodobnie z tą książką z bazy. Więc może uda się to załatwić za darmo? Więc rusza Nunek z ekipą i spróbują przejąć ten ładunek. No ja niestety by iść nie mogę, bo się właściwie respię. Na początku co prawda nie widać przeciwników, ale chłopaki są na tropie i wiedzą, że w końcu ich znajdą. Chuj wie. Mutanty siedzą. Kurwa, gdzie oni mogli pójść? Idą, są, przed nami, przed nami. 50-70 metrów przed nami, za drzewami. Szerzej trochę ich obejdź. Widzę, widzę. Z czatu. Zeszli w prawo z drogi. Tu są! Tu! Widzę! Po prawej leży następny przy drzewie. Dostałem. Ale mogę się opatrzyć, nie? Jak dostałem w nogi. Wszystkich trzech? Nie. Książeczka mnie interesuje. Książkę macie. Kto ma telefon na wieczór? Gdzie masz? Szukaj. Starcie ostatecznie udaje się wygrać naszej ekipie i przeszukują teraz zwłoki. A nuż widać trafią to, czego właściwie szukamy. Sprawdzisz mu plecak? Żyjesz? Sorry. Potrzebuję książki. Reszta mnie nie interesuje, kasa mnie nie interesuje. Nie, nie ma. Tak, sprawdzę, dobra. Tu mogę? Dobra. Co znalazłeś? Książkę ci oddał, ale kabanowską w życiu. Nie tam. Dobra, no sorry, plecak muszę sprawdzić. No dobra, dobra. Nie wdymają siebie nawzajem. Ale tak czuliśmy, że będziecie za nami. Nie? Nie ma nic? Spodni tylko jemu nie sprawdzałem. No to sprawdź jeszcze nogawki. Magiczna kieszonka od spodu. Dużo warta ta książka, to dobrze wiedzieć, to chyba... Niestety okazało się, że albo bandyci nie mieli książki ze sobą, albo mieli ją tak dobrze schowaną, że po prostu i na nią nikt nie trafił. No ale trudno, teraz trzeba wrócić do wioski. Problem w tym, że czasami Nunek jest prorokiem. Teraz uważajcie, żeby nas gdzieś monolit nie... Właśnie, kurwa, trop! A, dobra! W międzyczasie, jak chłopaki tam walczyli, ja się zrespiłem i wraz z ojcem ruszamy wykonywać zadania dla naukowca, czyli profesora Octowa. Pierwsze zadanie: dostarczyć naukowca do bazy wojskowej.
Ojciec, to ojciec, ktoś mnie słyszy? Tak, słyszymy, napierdalamy się z bandytami. Jak skończycie, dajcie znać. No i pierwsza część zadania, czyli dostarczenie naukowca do bazy wojska, zaliczona. Lecimy dalej. Jak najbardziej. Czekaj, wypnę maga, żeby nie było. Boimy się monolitu. Przyprowadziłem naukowca, prosił o dostarczenie. Przy okazji podobno możliwe, że u was gdzieś znajdę Bosmana. Nie dotarł do was jeszcze? No, nie miał w ogóle dotrzeć. Nie miał dotrzeć. Nie, dostałem informację, że może się u was pojawić. Bezpiecznie dotarłeś, mój przyjacielu. To mutanty lubią łazić. No właśnie, trochę mały teren, ciężko się omija to wszystko. Tu a do pozostałych stalkerów w teorii w tej chwili znajduję się w bazie wojskowej wraz z ojcem. Jako, że będziemy dość długo w terenie skażonym, to prosimy naukowca, aby przygotował nam ampułki z odtrutkami zabezpieczające nas przed działaniem zony czy coś takiego. Ważne jest, żebyśmy mieli to pod ręką, kiedy faktycznie będziemy musieli tego użyć, bo bądźmy szczerzy, na 99% tak właśnie będzie. Pewno. Ale jaki kolor? Mam wszystkie. No właśnie wiem, ja mam żółtą i... Czerwoną. Masz czerwoną. To potrzebujemy czerwoną, niebieską i żółtą, po jednej. Niebieski, czerwony i żółty, po jednym, panie dobrodzieju, panoramiksie. Czy ocetiksie, tak? Octowie. Octowie. Rozumiem, że z Rosyjskiej Akademii Nauk. Ukraińskiej. Ukraińskiej, tak. To jest taka moda. Czyli jesteśmy przygotowani na teren skażony, to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak bierzemy tyłek w troki i idziemy wykonywać te zadania. Czyli szukamy anteny, a raczej jej podzespołów. Później mamy jeszcze jakieś plakietki do znalezienia, kartonowe, na których są jakieś tajne informacje. Przy okazji, jakbyśmy trafili na artefakty, też byłoby spoko. I ogólnie, no, plan dość ambitny. Zwłaszcza, że większość rzeczy leży dosłownie pod nosem monolitu. Chociaż folię. No, walczyli tam, może nasi im zadali jakieś straty. Ale nikt nie odpowiada. No, mówię, że zadali im straty, nie że wygrali. Jestem realistą. Okej. Ich tam było naszych czterech i byli po walce z bandytami, więc byli pewnie wpuści. No jasne, że monolit. Kampi, bo to dosłownie to mają bazę. Jest kartonik, widzę. Pierwsza kartę, nie? Ojciec, klimij prawą. Pierwsza tablica informacyjna jest, to lecimy dalej, teraz po statyw do anteny. Tym na otwartym terenie? Tym suchym? No tam. Na tej takiej małej burzazie przed nami jest założony statyw do anteny, więc teraz musimy się do niego podkraść, a teren jest otwarty, a z drugiej strony oczywiście otwartego terenu siedzi jeden gościu z monolitu, więc ajajaj. On jest tutaj na górce, na 12. Jeżeli spróbujesz się podkraść troszeczkę, ja muszę się dostać do tej brzozy. No. Więc potrzebuję do tego osłony, tak? No leciutko spróbuj tutaj prawym, tak żeby ci za bardzo nie widział, nie? Ojciec, stój, masz takiego krzak. Na górce po twojej prawej jest krzak. Za tym krzakiem siedzi. Strzał do mnie i prawie miał zasięg. Shit. Maga nie mam. Bo jak się idzie na akcję, to fajnie byłoby magazynek wpiąć w replikę, nie? Przemieszcza się w prawo! W prawo idzie! Skoro przeciwnik poszedł w prawo, to ja mogę wychylić się w lewo w miarę bezpiecznie. Tu mamy stojak. To będzie pokargał. Ja zużyłem pół. Przypominam, że mamy magi nabite na 45 kulek i tylko 3 sztuki, więc szaleństwa nie ma. No od zgódki był. Ojciec. Czerwona. Pi, czas. Dodatkowo naukowiec podaje nam, że gdzieś w pobliżu jest artefakt o dużej aktywności, czy czymś takim, więc korzystamy z tego, że już tu jesteśmy i go też pobieramy. Przy okazji musimy wypić czerwoną fiolkę, bo jesteśmy w tym terenie już dość długo. I kolejna tabliczka informacyjna odnaleziona. Okay. Więc kolejny punkcik dla nas. Dobra. Oczywiście zakładając, że stąd jakoś zwiejemy. To powiem ci tak. Zostań na chwilę. Słyszysz mnie tu?
spróbujemy dziabnąć antenę. Dobra, to tu teraz tak, tutaj dalej na górce no. Jest ta taka osłona termiczna od szyby przedniej na auto. Ta srebrna taka. No. Musimy ją zabrać. Tylko to jest pod samą bazą monolitu. Dobrze, ja mam artefakt. Wiem, dlatego idę ja, a ty mnie osłaniasz. Dobra. Jak padniemy, to wycofujesz się, jak padnę, to wycofujesz się z naukowcem. No jak już tu leży jakiś artefakt, to szkoda byłoby się po niego nie schylić. Chwała Bogu, przeciwnik nie za bardzo uważnie pilnował, więc udało mi się podejść na tyle blisko, aby go zaskoczyć, ostrzelać, zabrać to co wartościowe i spierniczać stamtąd czym prędzej, zanim zorientują się, że ktoś tu im bruzi. Czyli w sumie mamy większość zadań od naukowca wykonanych. Zostało nam jeszcze w sumie tylko odnaleźć ostatnią tablicę informacyjną. Długo się widzę. Pusty. Shit. Ostatni. Jeszcze artefakt znalazłem po drodze. Przy okazji zlecam reszcie ekipy, która siedzi w wiosce, aby ogarnęli temat napinacza do kilwatera dla naszego ulubionego myśliwego. Po prostu kilku i wszyscy zrespieni. Okej, dalej zadanie pozostaje w mocy. Trzeba odnaleźć bossmana i wziąć od niego napinacz do kilwatera dla myśliwego. Bossmana przy mercancie. No to spróbujcie ogarnąć temat. Pytanie jak z książką. Możemy sobie ten napinacz wziąć. Został tam, gdzie bossman ma swoje pielesza. Okej, czy jesteście w stanie zlokalizować to miejsce i poprosić o opis? O, tu wie gdzie to jest, to zaraz się zbierzemy i pójdziemy. A ty żyjesz czy nie? Ja żyję, wykonuję zadania dla merchanta. Zebraliśmy już antenę kompletną spod samego nosa monolitu i zbieramy powoli trochę artefaktów i jeszcze jedno zadanie dla merchanta robimy. Więc ja będę w bazie za jakieś 20. Ej, to my się zbieramy ze skrzatem i próbujemy zdobyć ten napinacz. To jest ponoć jakaś pula armatnie czy kuli, więc to tak jakieś duże i ogromne. Okej, cieszę się niezmiernie, załatwcie mi to. Pamiętajcie, myśliwy to nasz człowiek, no. No i jest ostatnia tablica, czyli ten quest też wykonany. Całkiem nieźle nam poszło, trochę na tym zarobimy. I teraz co? Trzeba by już wrócić do domku, a raczej do wioski. Zawijamy się do merchanta. No niestety, każdy dodatkowy znaleziony artefakt już niestety przekracza nasze możliwości ładunkowe, więc musimy odpuścić. Ale zaznaczam sobie jego położenie w GPS-ie, bo prawdopodobnie jeszcze to wrócimy. Wracamy do wioski i właśnie wchodzimy na odbywające się jakieś zawody strzeleckie z pistoletów. Nie do końca zrozumiałem zasady, sorry, więc wam nie opowiem. Może ktoś inny uzupełni. Wiem, że film już jest długi i w ogóle już jest ciemno, mało co widać, ale jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać. Dokładniej jedno z końcowych zadań było dostać się do magicznych podziemi, czy skażonych podziemi, czy jakkolwiek by się to nie nazywało. Na terenie rozgrywki znajduje się taki faktycznie podziemny tunel. Jak łatwo się też domyślić, jest on oczywiście opuszczony, nic tam nie ma, nikogo tam nie było od lat. No poza nami. Więc jest tam dość strasznie. Dodatkowo oczywiście mamy noc, a tam mogą być mutanty i dostajemy tylko informację, tam jest coś ciekawego, idźcie tam. Więc co mogliśmy zrobić? Spakowaliśmy się i poszliśmy. Niestety niewiele się nagrało, więc macie tylko dźwięk, bo w środku nie mogliśmy używać latarek. Jedyne co, to mogliśmy na samym wejściu używać czerwonego światła, żeby się po prostu nie pozabijać na schodach. Ja już teraz nie będę gadał, żeby nie psuć klimatu i zobaczycie jak to wyglądało. Prawie. Panie naukowiec? Ja? Co z tym fantem? Aha.
Weź kurwa, bo zawałki stoją. Co robimy? Czekaj, napoję go. Spokojnie. Bez nerwów. Zadziałało. Co po ludek był? Tak, z tyłu był kontakt. Strzela? Poczekaj. Kto był ostatni? Ty? Pi. Хорошо. Хорошо. To panowie wycelować w tył. Nie wiem, naukowiec. Drugą stronę chyba. Ślepy zawód. Czy to od drugiego końca? Może ciężka ta klamka się robi. To tylko to jest taser. Dobra, tu jest wyjście, panowie. Czy my idziemy do końca? Czy wychodzimy? Spoko. Jedną. Jeszcze raz co mówiłeś? Tak, lewa, lewa. Lewa odległość 30. O, odpowiadamy ogniem? Doktor? Nie idźcie tutaj! Zawróćcie! Musimy zbadać. Nie, w tą stronę nie można! Ale tam koniec jest. Nie ma końca, wróćcie stąd przybyliście. Co chcesz, żeby nas puścić? Nie ma tedy przejścia. A co zrobić, żeby było? Wróćcie tę drogą, którą przybyliście. Nie znamy drogi. To macie problem. Nie ma przejścia tędy. Wracamy? Bo tamtego mieliśmy napoić, tak? O, jest i on. Czekajcie, czekajcie, może ten z tyłu nam pomoże. Ja cię pić. Weź go napój. Znowu. Naukowiec. Masz pićku, naukowiec? Mam. Daj pićku. Chodź, dostaniesz pićko. Pićko. Chodź, pićku, pićku. Pićku, pićku. Pićku, pićku. Czuję się jak wiedźmi o swoją bestię. Pićku, pićku. Pićku, pićku. Jest, jest, jest. Dotknąć ściany, a ona wam odpowie, które nie to przyszedł. Trzymasz? Kula. Czy nie widzę, jak cię mam opowiedzieć. Gdzie byliśmy? Tu nie można. Może nasz mutant nam pomoże. Na tu nie można. A czy duch też coś dostanie? Też coś dostanie. Coś dostanie. I tu dobrze. Musiał być za dowodą. Szybko. Szybko! Szybko! Przechodzimy. Zapierdalać! Zapierdalać! Kurwa! Będę radzić! Szybko! Szybko! Zapierdalać! Odwaga na plus. Dostrę w duchę! Szybko! Szybko! Szybciej! Nasi, nasi, nasi! Na koniec jeszcze udaliśmy się z naukowcem po jeszcze jeden zamaskowany, ukryty składnik, a dokładnie jakieś tam próbki z mutantów. I na koniec jeszcze transportowaliśmy pseudo-martwego mutanta. Niestety tego już nie nagrałem. Tak czy inaczej, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie.